Dzięki, kochane, po naprawdę długiej, bardzo długiej przerwie. Jak ja się za wami stęskniłam! Za waszymi komentarzami i samym nagrywaniem i graniem w ulubione gry. Nie będę ukrywać, ale nowy rok niezbyt dobrze się dla mnie zaczął, stąd tak długa przerwa właśnie od nagrywania. Mój przestarzały już komputer, a potem choróbsko i bycie na antybiotykach nie pozwoliły mi tak naprawdę na nic, tym bardziej na nagrywanie czegokolwiek. Szlaczek trafił mój procesor, potem zasilacz, potem aktualizacja Windows 10 doprowadziła do tego, że przestały działać programy, których używam normalnie do obróbki filmików. Naprawdę, długo było opowiadać, jakie miałam przeboje. Nawet teraz nie jestem do końca pewna, czy ten odcinek ujrzy światło dzienne, bo naprawdę, z moim komputerem przez ostatni miesiąc dzieją się naprawdę dziwne przeboje i różne rzeczy. Ale dość narzekania, trzeba myśleć pozytywnie, w przeciwnym razie już do reszty zwariuję. Trzymam kciuki, że tym razem nic złego się nie stanie z tym nagraniem i otrzymacie kolejną dawkę szaleństwa w postaci słodkiego flirtu. Po chorobie i tych wszystkich nerwach z komputerem związanych, łzach, mam największą ochotę na słodki flirt, chociaż wiem, obiecałam wam, że kolejny odcinek pojawi się, ostatni odcinek pojawi się z Króla Kłamcy, ale no co zrobić, mam ochotę na słodki flirt i nic na to nie poradzę. Mamy do ukończenia, do skończenia 38 odcinek, a dzieją się w nim niezłe kwiatki. Wiecie, egzaminy, czułości Lisia. Mi szczególnie w pamięć wryła się ostatnia ilustracja, gdy Lisio złapał Merkę za pupę. No dobra, no bioderko, by być konkretną, ale pomarzyć można, co nie? No i nie można też zapomnieć o tych ostatnich scenach, czyli uwięzienie w szkole do późnych godzin wieczornych wraz z Kentinem. No a w drodze do domu natknięcie się na zbitego na kwaśne jabłko Evana, którego zabrała do szpitala karetka. Ja to się obawiam, że po tym pobiciu Evan będzie miał jeszcze bardziej potłuczone wełbia. Jeszcze skieruje swoje zboczone przyssawki ośmiornicy w stronę Merki i Lisio będzie zmuszony mocniej podkoloryzować mu oczy. Na Merkę pewnie już czekają rodzice z shotgunem i księcem. Gdyby do domu odprowadzał nas jakiś chłopak, to zostałby zmuszony do szybkich zaślubin. Wiecie, zanim brzuszek będzie widoczny. Ciekawe, czy tata nie będzie wymagał zrobienia testu ciążowego od Merki. Bo pewnie nie uwierzy w bajkę o zamknięciu w szkole. Prędzej uwierzy w bajkę o zamknięciu sam na sam z jakimś chłopakiem w toalecie szkolnej. I to nie przez przypadek, a celowo. Okej, już się zamykam, zaczynam bredzić. Wracamy do domu. Jak zwykle, już na dzień dobry mam jakieś jazdy. No i mam nadzieję, że chociaż mój internet będzie dzisiaj normalnie działać i nie będzie zamulać. Trzymajmy kciuki. Póki co mam coś długoczarny ekran, więc niezbyt dobrze to wróży. Hello! No, trochę szybciej się ładować, proszę. O, hello! Hello, skwaszona madre. Merka, jesteś? Nie mogliśmy się do ciebie dodzwonić. No co, no bateria mi się rozładowała, nic na to nie poradzę. Zaczęliśmy się martwić! Ja już sobie wyobrażam, jakie scenariusze pisał sobie Don Padre. Gdzie się podziewałaś? A, to ojciec, wow! Znowu go zmienili? Wiecie co? Ja dopiero teraz zwróciłam uwagę. Animacje? W liceum? What? Dlaczego oni się ruszają? Oh, wow! Wow, no tego to się nie spodziewałam. Tak się przestraszyłam. Zaraz, przecież ja nie jestem na uniwerku. Dlaczego oni się ruszają? I dlaczego tak wyglądają? Okej, wcale się nie przestraszyłam. Hello, wpieniony padre. Jestem niewinna, czysta niczym śnieg. Świeży śnieg, przysięgam. Wiem, że ciężko będzie wam w to uwierzyć, ale byłam w bibliotece. Tak, to wyjątkowa biblioteka jest otwarta 24 godziny na dobę. A, już widzę, jak w to uwierzę. Uczyłam się do egzaminów i nagle okazało się, że byłam zamknięta w szkole. Tak. To jest jakieś chore. Jak to możliwe? No, gdyby to było niemożliwe, nie przytrafiłoby mi się to, czy nie? Dozorca mnie nie zauważył, siedziałam w mało widocznym miejscu, bo jestem taka przezroczysta, szczególnie w tej spódnicy. I zasnęłam z nosem w książce. Tak, wcale nie na kolanach Lisandra. Przysięgam. No cóż, nauka musiała być bardzo wydajna.
Gdybyś widziała tę naukę na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, to byś była bardzo, bardzo zaskoczona. Chociaż Merka i tak wszystko już im wypaplała, więc wiedzą. Nie mogłaś do nas zadzwonić? No nie, telefon mi się rozładował. To nie moja wina, no. Nie szkodzi, zdarza się. Postaraj się następnym razem zawsze mieć naładowaną baterię. Mogłaś spędzić tam noc. No, prawie i bym spędziła. Jak udało ci się wyjść ze szkoły? Przeskoczyłam przez mur. Tak, dosiadłam tym razem okrakiem mur. Nie, kolega. Pomogło. Słyszałeś to, Filipie? Nasza córka mogłaby należeć do sił zbrojnych. Jak? Dosiadłam wojskowego. Mam wprawę. Ale to było na WF-ie. Litości, tylko nie to. Mam już dosyć słuchania o wojsku. Nie wiedziałem, że tak dobrze umiesz się wspinać. Nawet tego nie skomentuję, chociaż mam dziwne skojarzenia. Jak zwykle zresztą. Ta historia jest niewiarygodna. Mam nadzieję, że gdyby to było kłamstwo, to spróbowałabyś znaleźć bardziej wiarygodną wymówkę. Wywróciłam oczami. Na szczęście mama ciągnęła dalej. Mamo, mogłabyś się szybciej ładować, goddammit. Nie mam wieczności. A jak ci poszły egzaminy? Myślisz, że zdałaś? A skąd ja to mogę wiedzieć? Co, wróżka? Myślę, że całkiem nieźle sobie poradziłam. Mam dobre przeczucia. Da, ściemniej rodziców dalej. Super, brawo. Będziemy trzymać kciuki, aby twoje przeczucia się sprawdziły. No, dzięki. A w przeciwnym razie co? Zakon? Zasłużyłaś sobie na to. Tak ciężko pracowałaś. Tak? A co się stało, że oni tak szybko mi odpuścili? No, dziękuję. Ojciec mnie nie pyta, czy czasem nie byłam z jakimś chłopakiem? Dlaczego oni tak na siebie wleźli? To jest creepy, ojciec, wyjdź z matki. Mamo, tato, możecie się uspokoić? Jestem strasznie zmęczona. Naprawdę bałam się, że zostanę tam na noc. Coś im nie wyszło. Dlaczego wy się tak dziwnie bujacie i wleźliście jedno w drugie? To jest creepy. Uspokójcie się. Ojciec tylko podejrzanie zapuszcza żurawia przez głowę mamuśki. To jest naprawdę dziwne. Chyba pójdę już spać. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Dobrze, dobranoc. Poszłam do swojego pokoju. Wreszcie trochę spokoju. Zaczęłam odcinek, a już mam ich dość. Naprawdę. Przez to, że się tak bujają. I włażą w siebie, na moich oczach. Rzuciłam się na łóżko i musiałam użyć resztek sił, aby wstać i podłączyć telefon do ładowarki. Gdy go włączyłam, zobaczyłam, że czekała na mnie wiadomość... od samego Lisandra. Jestem przed szkołą. Co? Jestem przed szkołą? Nie odmówiłbym, gdybyś chciała mnie pocałować, zanim wrócę do domu. What? Kurczę, sprawdziłam, o której wysłał wiadomość. O nie, to było za dnia. To było pod koniec dnia. Musiałam być już w bibliotece. Mój telefon był już rozładowany. Obrazi się? Nie, no Lisandra to raczej nie jest taki typ, który się obraża z takiego powodu. Pospiesznie napisałam wiadomość. No, tylko wiesz, nie pisz mu przypadkiem, że byłaś sama z Kentinem, bo żyłka mu pęknie przed zaśnięciem. Przepraszam, telefon mi się rozładował. Nigdy nie zgadniesz, co mi się przytrafiło. O, wróciłam do domu i moi rodzice się bujają. Normalnie dostałam oczopląsu. Opowiedziałam mu, w jakim stanie zastał mnie Kentin i jak pomógł mi przeskoczyć przez mur. Tak, Merka, genialnie. Wzbudzaj w nim zazdrość. Szybko mi odpowiedział, no wcale się nie dziwię. Po takim SMS-ie wolałbym, żebym to ja był na miejscu Kentina, ale cieszę się, że udało ci się dostać ze szkoły. No jaki on jest kochany, no albo mógł być bardziej zazdrosny. Uśmiechnęłam się do siebie, potem się przebrałam i poszłam spać. Tak, już widzę, jak ty się przebierasz. Jesteś fleja, zawsze śpisz w ciuchach. Nie opowiedziałam Lisandrowi o wypadku Ewana. No, może to i lepiej? Boże, okaże się. Nie chcę teraz do tego wracać. Na samą myśl wychodzę z siebie. Mimo wszystko nie mogłam się powstrzymać, aby nie wrócić myślami do sceny, kiedy Kentin i Ewan wsiadali do karetki. Brrr. Co ci nagle się zimno zrobiło? Zasnęłam kompletnie wyczerpana. Nie usłyszałam budzika. Okej, spóźnimy się? O nie! Nie mogę się spóźnić na egzamin! No super, zaczynasz dzień, super! Szybko się ubrałam, nie mając nawet czasu na prysznic. Czy dostanę do wyboru nowy strój? Wybiegłam z pokoju. Nie, chyba nie. Okej, już myślałam, że coś nowego się pojawi. Już nie śpisz?
no, jak widać. Nie, widziałeś, która jest godzina? Dlaczego mnie nie obudziłeś? No, coś jest na rzeczy. Tata spokojnie siedział w fotelu i przeglądał gazetę, jak gdyby nigdy nic. A, może jest weekend i Marka zapomniała, będąc w tym stresie. Pewnie jest sobota. Ty głupie loku, ty. No dalej, gro, przez te animacje teraz wszystko mi się wolno ładuje. Nigdy bym się tego nie spodziewała, ale nagle zaczął się głośno śmiać. A, jest weekend, tak? O to chodzi? A więc najpierw próbujesz spać w szkole, a potem chcesz iść na egzaminy w weekend? No co, jestem wyjątkowa. Córeczko, co w ciebie wstąpiło? Spojrzałam na niego zdezorientowana. O co ci chodzi? Ja tak kocham szkołę, że nawet w weekend chcę do niej iść. Jest sobota? O, biedactwo. Z tego, co mi wiadomo, to tak. Ach. Tylko tyle mu odpowie, ach. Rzuciłam torbę na ziemię i usiadłam koło taty. Do sobie pogadajcie. Skoro już wstałeś i się ubrałeś, to może wybrałabyś się na spacer? A co, jakiś pies, że zaraz po przebudzeniu mam iść do toalety? Znaczy w tym sensie, że... No, nieważne. Zaczynam bredzić. I przy okazji kupiła nam coś na śniadanie, które zjemy, gdy twoja mama w końcu przestanie chrapać. Wow, to było chamskie. Jak śmiesz publicznie się przyznać, że twoja żona chrapie? Wahałam się z trudnością, odpierając myśl o powrocie do łóżka. Tak, dobry pomysł. Ale chyba powinnaś się wcześniej przebrać. A co jest nie tak z moim ubraniem? O co mu chodzi? Chyba, że chcesz, żeby ktoś pomyślał, że coś paliłaś. Co? Chyba, że chcesz, żeby ktoś pomyślał, że coś paliłaś. Ojciec, o co ty mnie podejrzewasz? Spojrzałam na siebie. Wyglądałam jak klaun. Nic do siebie nie pasowało. I założyłam nawet dwa różne buty. Co ty pindolisz? Nieprawda. Oni mają coś z oczami. Albo z mózgami. Z pewnością masz rację. Co? O co im chodzi? Pójdę założyć coś, co wygląda normalnie. Aha, czyli teraz mnie zmuszą do kupna nowego stroju. Ale wiecie, co to oznacza? Przeważnie kupno nowego stroju oznacza nowa ilustracja! Nie, zobaczymy, jak będzie tym razem. No dalej! Ładuj się, ojciec! Baw się dobrze! W sklepie? Kupując bułki? No, nie wiem, czy można się tak dobrze bawić. Dobra, idę, bo i tak się zacinasz. Przebierz się. Naprawdę mam się przebrać? Szkoda kasy. Zobaczmy, co tu mamy. Przyjrzałam szafę w poszukiwaniu czegoś stosowniejszego. To będzie lepsze. Co będzie lepsze? Przynajmniej jestem ubrana adekwatnie do pory roku. Ja? A co, dostaniesz jakieś zimowe ciuchy? Problem w tym, że jest ciepło na zewnątrz. Przemyłam twarz i ruszyłam w drogę. Okej, idź pospacerować. Czyli co? Mam zostać w tym stroju? Nic się nie wydarzyło. Podejrzane. Bardzo podejrzane. Nie, w sumie się cieszę, nie musiałam wydawać kasy. Idziemy na spacer. Nie wiem, czy mam iść do parku, czy na te zakupy. No dalej, gro! Mówię, no przez te animacje wszystko się popsuło. Wszystko się jakoś wolno ładuje. Nie wiem, czy to jest wina mojego internetu, czy właśnie tych zmian, które wprowadzili. Niedobrze. To jest niedobry znak. Tak dalej będzie. O, to będziemy głównie widzieć jakieś dziwne przerywniki. Jak same dialogi. No come on! Ładuj się! O, okej. Musiałam zrobić kółko i coś się pojawiło. Spacerowałam, gdy nagle zadzwonił mi telefon. Lisander? Odebrałam słuchawkę. Okej. Halo? Kogo niesie? Merka? Tu Kentin! Mam nadzieję, że ci nie przeszkadzam. Nie, ty jesteś taka słodka popierdółka, nigdy mi nie przeszkadzasz. Nie. Mów, co cię sprowadza w moje skromne progi. Dzwonię, bo chciałbym zapytać, czy masz czas dzisiaj po południu. Tak? Dlaczego pytasz? Chciałbym, żebyś przyszła do szpitala, żebyśmy porozmawiali o pewnych sprawach. Przy okazji mogłabyś zobaczyć Ewana, jeśli masz na to ochotę. Tak. Mam straszną ochotę zobaczyć pobitego Ewana, wiesz? Zrozumiem, jeżeli nie będziesz chciała przyjść, ale naprawdę chciałbym, żebyś tutaj była. O, jak to słodko zabrzmiało. Zastanawiam się, o czym Kentin chce ze mną porozmawiać. Może w końcu ją przeprosi? Z kolei ja raczej nie jestem gotowa wybaczyć mu, jak się ostatnio zachowywał. Nie no, odpuść mu. W końcu chodzi o Kentina. Spróbowałam zignorować falę gniewu, która zaczęła mnie ogarniać, gdy myślałam o zachowaniu Kentina. No wiesz, daleko mu do surfującego czopka, więc ja bym mu wybaczyła.
Mimo wszystko pomógł mi wczoraj wydostać się ze szkoły. Dobrze, przyjdę. Ciekawe, czy Lisandra się o tym dowie. Dziękuję. W takim razie widzimy się po południu w szpitalu. Okej, na razie. Kentin się rozłączył. Jego głos brzmiał naprawdę dziwnie. Miejmy nadzieję, że nie zmieni się znowu w gremlina przy styczności z Evanem. Nie no, raczej nie brzmiało, jakby miał być wredny. Spędziłam resztę poranka rozmyślając o tej rozmowie. Zjadłam lunch z rodzicami, a potem... Co? Tutaj przy bramie? Nawet do domu nie wróciłaś. Wyszłam z mieszkania, aby dołączyć do Kentina w szpitalu. Okej, udaję się na spotkanie z Kentinem. Przyszłam na przystanek. Musiałam trochę poczekać na następny autobus. Pokornie czekałam w ciszy. Pomyślałam o wczorajszym wieczorze z Kentinem. Był tak miły i delikatny. Jego zachowanie kompletnie kontrastowało z zachowaniem Kentina, który dał nam się poznać w ciągu ostatnich tygodni. Czyżby prawdziwy Kentin jeszcze gdzieś tam był? Te nagłe zmiany zachowania są naprawdę dziwne. A gdy wpadliśmy na zakrwawionego Evana, nie był w nastroju na żarty. Musiało być mu dziwnie widzieć przyjaciela w takim stanie. Jedzie autobus! No dobrze wiedzieć. Włożyłam rękę do kieszeni, szukając drobnych. Co, okaże się, że nic nie masz. O, co? Tylko $2? A nie 10? Przeważnie chyba było 10. Weszłam do środka i zapłaciłam za bilet. Jakiś tani ten bilet. Brrr, nie było mnie tutaj od czasu wypadku Lisandra. No, to były czasy, pamiętacie? I Nina! Przebrzydła Nina, która chciała mi skraść chłopaka. Nie brakowało mi tego miejsca. Wyniosłam stąd jedynie złe wspomnienia. Domyślam się. Rodzice mogliby mi prezent zrobić. I sprezentować mi bilet miesięczny. Lepiej bym na tym wyszła. O nie! Tylko nie ona! Kto? Czarna mamba! Żółwik! Dalej masz okres? Długo cię trzyma. Widać po twarzy, że ją trzyma. Moja ulubiona pielęgniarka. Felicja przeszła koło mnie, pospiesznie idąc do windy. Nie wydarła się na mnie? Nawet mnie nie zaczepiła? No dobrze, skoro nie ma nikogo w recepcji, to nikt nie będzie mógł mieć mi za złe, że chodzę po piętrach. No w końcu szukasz kogoś bliskiego, tak? Dlaczego mają wiecznie na ciebie wdzierać japę, że chodzisz po korytarzach? Jakoś musisz dostać się do pokoju, gdzie leży twój bliski. Zaraz, kurczę! Nie, ja chciałam wejść do tego pierwszego pomieszczenia i zobaczyć, co się będzie w szafce. Cześć, Kenti. Przeproś, dziadu. No na początek nie obrażę się, jakbyś mi sprezentował, nie wiem. Ja tylko o prezentach myślę, nie? Na dzień dobry. Ale moglibyśmy pójść coś zjeść, nie wiem, mógłbyś mi sprezentować rogalika tam w tej kawiarni, tej szpitalnej kawiarni mają takie pyszne rogaliki. Ach, Merka, jesteś. No jak widać, cześć. Gdzie Evan? Cześć, Evan, czujesz się lepiej? Kentin, chciałeś się ze mną zobaczyć? Cześć. Matko, jak on wygląda. Ale dlaczego on nie jest w piżamie? A najlepiej bez, od pasa w górę. Nie muszą go jakoś zszywać? Dlaczego on nie jest przebrany? Znaczy rozebrany. Evan, czujesz się lepiej? No postaram się być miła, zapytam jak się czuję. Tak, tak, zrobiono mi kilka badań, wszystko w porządku. Właśnie nie w porządku, oni nic przy tobie nie zrobili, nawet ci krew leci z nosa. I dziwnie to wygląda, kiedy się rusza. Nie jestem do tego przyzwyczajona, naprawdę. Oprócz kilku siniaków i poobijanych żeber. Auć. To musi boleć, oj tak. Da się wytrzymać, ale dziękuję, że się martwisz. No nie ma za co. Jeżeli nie masz nic przeciwko, to moglibyśmy zostawić Evana w spokoju i pójść porozmawiać w kafejce. No, o tym samym myślałam! Okej, nadajemy na tych samych falach, zgłodniałam. Poszłam za Kentinem i wyszłam z sali. Możemy zajrzeć do tego... Możemy zajrzeć do pomieszczenia obok. Czy będę miał jakieś prezenty, czy pielęgniarka na mnie wydrze tapeta? O nie, nic nie mogę... Nic nie mogę otworzyć, ani nigdzie nie mogę zajrzeć. To po co dają mi możliwość w ogóle wejścia w to miejsce? Znaczy do tego miejsca. Dziwnie to zabrzmiało. No to idziemy do tej kafejki. Poproszę dwie gorące czekolady. Mogłeś się uśmiechnąć. Dlaczego jesteś taki zły i smutny? Ale nie no. Nie mogę się przyzwyczaić, że on się rusza. I tak dziwnie zerka. Trochę ciepła nam nie zaszkodzi. To przytul mnie. Usiedliśmy przy stoliku naprzeciwko siebie. Zastanawiałam się, co ja tutaj robię. Gdyby nie historie z Evanem i Kentinem,
nigdy nie postawiłabym nogi w tym szpitalu, od którego dostaję gęsie i skórki. Poza tym mogłabym spędzić dzień robiąc coś innego. No, ta. Już sobie wyobrażam, co byś innego robiło. Kłóciła się z rodzicami? Na przykład spotkać się z Lisandrem? No chyba, że tak. No nie bądź taka wredna. Kiedy masz okazję, żeby tak naprawdę posiedzieć i porozmawiać od serca z Kentinem? Czego oczekuję? Że będziemy patrzeć sobie głęboko w oczy? Merka, dlaczego ty jesteś dla niego taka wredna? Wiem, że nie był może zbyt miły, ale ostatnio spuścił z tonu. Poza tym pomógł ci. Ja nie mam już nic więcej do powiedzenia. Wow. Ale się dziwnie nastroszyła. Na szczęście w końcu zdecydował się odezwać. No to niech się odzywa szybciej i się nie zacina. Dziękuję, że zgodziłaś się przyjść. Nie miałam za bardzo wyboru. Wyglądałeś, jakby bardzo zależało ci na rozmowie. To normalne. Strasznie mi to muli, no. Wyglądałeś, jakby bardzo zależało ci na rozmowie. Co? Wygląda na to, że animacje spowalniają twoją grę. Chcesz je wyłączyć, aby zwiększyć wydajność gry? Sama nie wiem. Okej, na razie dezaktywuję animację, wybaczcie. Ale nie da się grać. Animację zobaczymy w liceum. Albo w następnym odcinku, zobaczymy. Powrócimy do starego stylu, do którego jestem przyzwyczajona. Wyglądałeś, jakby bardzo zależało ci na rozmowie, to normalne. To normalne, jesteśmy przyjaciółmi. Normalne? Nie, raczej bym tego nie powiedział. To naprawdę miłe z twojej strony. Jakiś się zrobił czerwony. O czym chciałeś ze mną porozmawiać? O Ewanie? No, okej. Miałaś trochę racji. Trochę? Trochę? Nie zawsze zachowuję się poprawnie i zdałem sobie sprawę, że ja też nie jestem najprzyjemniejszy w jego obecności. No, w samą porę. Smutne. Czemu mi to mówisz? Wiesz co? To jest dosyć smutne. Jak to? Musiało dojść do wypadku, żebyś zdał sobie z tego sprawę. No, w sumie nie o to mi chodziło, ale okej. Nie wiem, czy wypadek Ewana był jedynym powodem, czy może ciągle słuchając waszych wyrzutów i ładując się w kłopoty, w końcu otworzyłem oczy. Słuchałam w ciszy. No dalej, kontynuuj. Może jeszcze rozhuśtasz mi ping-ponga? Wasze uwagi i wyrzuty. Nie chodzi o to, że mnie to nie obchodziło. A o co? Po prostu Ewan był dla mnie bardzo ważny. Ciężko było mi patrzeć, jak podważyliście naszą przyjaźń. Nieprawda, nic nie podważałam. Możesz się z nim przyjaźnić, tylko chodzi o to, jak się zachowujesz w jego towarzystwie. Wiesz, to dzięki jego wsparciu i pewności siebie w końcu udało mi się odnaleźć swoje miejsce w szkole wojskowej. No, fajnie. Dobrze wiedzieć. Było mi bardzo ciężko, gdy się pojawiłem w tej szkole. Dalej byłem małym Kenem, którego wszyscy poniżali dla zabawy. Ale tam było najgorzej na świecie. O, jakie się smutne zrobił. Wygląda jak taki zbity szczeniaczek. Głos zaczął mu drżeć, gdy wypowiadał ostatnie słowa. Czyżby... Przeżyłem chwilę, o których ciężko mi opowiadać. O! Nagle załamał mu się głos i spuścił głowę. Chyba się nie popłacze, co? Kentin. Hej, Kentin! Dlaczego on zniknął? Czy zemdlał? Halo, ziemia do Kentina. Nieśmiało położyłam mu rękę na ramieniu. Jak mu położyć rękę na ramieniu, jak go nie widać? Na widok jego łez... On płacze! Na widok jego łez ścisnęło mnie w sercu. O mój Boże! Ty nosisz maskarę! Masz czarne łzy! Wyszło na jaw! Nie, no żartuję. O, biedny Kentin. Nie chodziło nawet o kpiny, docinki, nauczycieli czy trudności podczas treningów. A o co? Mógłbyś się pośpieszyć? Po prostu nie byłem stworzony, żeby tam być. I wszyscy dali mi to dosadnie odczuć. O, przykro mi. Znaczy podejrzewałam, że z tym wyglądem na początku, no to na pewno go się czepiali. Każdego dnia sytuacja robiła się coraz gorsza. W szkole mu dokuczali, a w wojsku, znaczy w szkole wojskowej to już w ogóle. Jednego wieczoru zostałem zamknięty na zewnątrz, podczas gdy padał śnieg. Musiałem spędzić noc w pomieszczeniu na śmietniki. O matko. No to ładnie. Innym razem ktoś mnie zmusił, żebym wypił wodę z toalety. Biedny Kentin. Ale to jest słodkie, że się aż tak otwiera przed Merką. A jeszcze innym. Napluto mi do talerza i podrzucono pluskwy do łóżka. Boże, to obrzydliwe.
Dlaczego to robili? W sumie, gdyby Merka i Amber trafili do takiej szkoły wojskowej, to Amber pewnie podobne rzeczy by robiła Merce. Bo uważali, że to nie było miejsce dla mnie i chcieli mnie złamać. Ale jak to możliwe, że uczniowie mogą być wobec siebie tak złośliwi? Merka, coś ci się wczoraj urodziła? Nie wiesz, jak kocenie wygląda? Nie mam pojęcia i mógłbym ci opowiedzieć o wiele więcej. Wiesz co, ja nie wiem, czy chcę się bardziej dołować. Już i tak pęka mi serce. Zacząłem się tak bardzo bać, że nie mogłam spać i miałam problemy z odżywianiem. O. Czyli co, zrezygnowałeś ze swojego ulubionego przysmaku? Tych fajnych ciasteczek? To był prawdziwy koszmar. Zacząłem dotykać dna. Właśnie wtedy zainterweniował Evan. Pomógł mi zdobyć pewność siebie i nauczył, jak nie dawać sobą pomiatać. Dobrze wiem, że ma wadę, ale na twoim miejscu nie byłbym wobec niego zbyt surowy. No, okej, staram się, naprawdę. Ale nie możesz wykluczyć, że zachowuje się czasem jak dupek. On przeżył jeszcze gorsze chwile, gdy pojawił się w szkole wojskowej. To niczego nie tłumaczy. Gorsze niż te, to znaczy? Nie wiem, czy... No dobrze, że będziemy gadać o nim za jego plecami, ale... Możesz troszeczkę więcej mi o tym powiedzieć? Nie jestem pewien, czy powinienem o tym mówić. No, tak myślałam. Nie musisz, jeśli nie chcesz. Wyznałeś mi już wiele trudnych wspomnień. Naprawdę, bardzo mi przykro. Dziękuję, ale jesteśmy tutaj, żebym wytłumaczył ci, co mi się przytrafiło. Naprawdę chcę, żebyś zrozumiała, dlaczego zachowywałem się w ten sposób, odkąd pojawił się Evan. No to opowiedz mi, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa, dlaczego byłeś wredny. Evan opowiedział mi to wszystko kilka miesięcy po naszym spotkaniu. Okej. Wyobraź sobie, 10-letnia sierota, która ląduje w brutalnej szkole, która szkoli przyszłych żołnierzy. Nikt mu nie pomógł, nikt nie dawał mu forów, aż w końcu sprawy zaczęły wymykać się spod kontroli. Poczułam, jak ściska mnie w żołądku. Do czego zmierza? Coś mu się stało. Pewnego wieczoru, kilka lat po jego przybyciu, przyczepiło się do niego kilku typów. O, znowu płaczę, Kathy, proszę cię, nie rób tego. I wstrzymał łkający głos. O mój Boże, co? Merka o czymś wie, o czym ja nie wiem. Kentin nie musiał mówić nic więcej. Wyglądał na tak załamanego, że wolałam nie znać szczegółów. Zaraz, jakich szczegółów? Czy to jest to, o czym ja myślę? Nie, niemożliwe. Evan wpadł w szał i bronił się jak bestia. Wysłał dwóch chłopaków do szpitala. Czy oni mu chcieli zrobić to, co ja myślę, że chcieli mu zrobić? What? Co za zboczeńce. Po tym zdarzeniu nikt nigdy więcej nie próbował go zaczepiać. What? To tam aż takie chore klimaty odchodzą? I uczepił się tego wizerunku twardziela, który zawsze jest gotów komuś przywalić. Wow, teraz lepiej rozumiem, dlaczego tak reaguje. Mógł być ofiarą bardzo poważnej napaści. O mój Boże. Przełknął ślinę i z pewnością chciał ciągnąć dalej, ale zaczęła mu drżeć szczęka. Nie, ja tego nie zniosę. Wiesz, nigdy nie byłbym w stanie ani się obronić, ani tego przeżyć, gdybym znalazł się na jego miejscu i miał tyle lat, co on. No okej, rozumiem, no biedny jest. Gdy widział, jak inni mnie szykanowali, przestraszył się, że sprawy znowu posuną się za daleko, dlatego wziął mnie pod swoje skrzydło. No to miłe z jego strony. To dzięki Evanowi i skorupie, którą się otoczyłem, mogłem w końcu pozbyć się problemów. Wiem, że to nie usprawiedliwia tego, jak się ostatnio zachowywałem, ale potrzebowałem czasu, aby zrozumieć, że to, co było dla mnie dobre w szkole wojskowej, tutaj obracało się przeciwko mnie. Wiesz, tutaj nie musisz być agresywny, aby inni cię szanowali. Wiem, ale powrót Evana obudził we mnie te wspomnienia. O matko, Evan pomógł mi przebrnąć przez najcięższe chwile. Udało mi się uzyskać szacunek innych, jedynie zachowując się w ten sposób. Dzisiaj dalej czuję potrzebę udowodnienia mu, że nie jestem już tym samym, że nie jestem już tym małym fajtłapą, którym byłem, gdy się poznaliśmy. Na pewno tak o tobie nie myślał. Jemu czy sobie? Okej, ale wasze walki kokutów mnie nie interesują. I to w ten sposób do tego podchodzisz? Właśnie, chcesz to sobie udowodnić czy jemu bardziej? Co? Próbujesz udowodnić to Evanowi czy samemu sobie? Chyba nam obu. Masz rację. Jaki się czerwony zrobił. Przyznaję, że posunąłem się za daleko. Evan też. Gdy wczoraj zobaczyłem go całego we krwi i ledwo trzymającego się na nogach.
Zdałem sobie sprawę, że jego wpływ mógł być dla mnie destrukcyjny, bo nasze uwagi ci nie wystarczały. Chyba po prostu zajęło mi to sporo czasu. Spróbuję to nadrobić. O, Kentin, łamiesz moje serce. Nawet jeżeli jeszcze nie wiem jak. Słowa Kentina brzmią naprawdę szczerze, ale nie byłam w stanie tak po prostu o wszystkim zapomnieć. A ta dalej trzyma urazę do samego końca. Odpuść mu już. Ach, biedny Kentin. Jeszcze się zaciął, bo mu nie chcesz wybaczyć. To, co mówił i jak się zachowywał wobec mnie podczas ostatnich kilku tygodni, zraniło mnie bardziej, niż mogłabym się tego spodziewać. No niestety, nie był zbyt miły. Przykro mi, że zachowywałem się jak kretyn. Mam nadzieję, że będziecie w stanie mi wybaczyć. Aleksy, Armin i ty. No Aleksy na pewno ci wybaczy. Bez dwóch zdań. Czułam się niezręcznie, dlatego postanowiłam zmienić temat. Mogłabyś mu wybaczyć, a nie. Może sprawdzimy, jak się miewa Evan? Już mają dość rozmów? Dobrze, w sumie Merka ma dość tej rozmowy. Nie mogę mówić za Kentina. I nie dostałam rogalika, bu, dostałam tylko coś do picia. To nie fair. Dzień dobry, mogę wam pomóc? Oh my gosh, już wyskoczyła na twarz. To jest kurczę szpital, miejsce publiczne. Można mieć tutaj kogoś bliskiego. Ja nie jestem jakąś włóczęgą, czemu zawsze wszyscy mnie zaczepiają w tym szpitalu i krzyczą, że błąkam się po korytarzach. Nie, dziękujemy. Idziemy odwiedzić przyjaciela. Właśnie. Wiecie, w której leży sali? Właśnie stamtąd wracamy. Tak, tak. Tylko zeszliśmy się czegoś napić. Właśnie. Boże, oni wszystko tu monitorują. Jak nazywa się wasz przyjaciel? A co cię to obchodzi? Evan, wczoraj był pod obserwacją. Ach, wiem. Wysoki brunet. O pięknych oczach! Czy ty aby nie jesteś za stara dla niego? Pielęgniarka zaczęła się czerwienić, gdy nagle zdała sobie sprawę, że mówiła na głos. Zakochała się. Ech, przepraszam. Już was nie zatrzymuję. Miłego dnia. Nie mogłam się powstrzymać, aby się nie uśmiechnąć. Kentin też nie. Evan to prawdziwy łamacz serc. Łamacz piguł. O ja. No proszę. Był tutaj jeden dzień. Jezu, on jest straszny. Taki poobijany. Hej, tutaj jesteście. Już wylaz. Czas zaczął mi się dłużyć, gdy byłem sam na sali, dlatego postanowiłem was poszukać. Nie powinieneś leżeć? Dlaczego oni cię w ogóle nie opatrzyli? Co to za miejsce? W ogóle. Oni zajmują się niczym innym, tylko ochroną korytarzy. Naskakują na wszystkich. Kim jesteś? Co tu robisz? Czego chcesz? Do kogo przyszłaś? Nie ma tutaj kogoś takiego o takim nazwisku. Wypad. Niepotrzebnie, już jesteśmy. Nagle usłyszeliśmy za plecami skrzeczący głos. Skrzeczący? Mi się łamie głos. Przepraszam, wy troje, o nie. No naprawdę, czy to jest jakiś kołchoz? Czy to komisariat, czy szpital, kurczę? Na każdym kroku jakieś przesłuchanie. Czego chcesz, czarna mambo? Szpitalne korytarze to nie miejsce do spacerowania. Pacjenci potrzebują spokoju. A czy ja jestem podkuta jak koń i nie wiem, galopuję po korytarzu jak na wybiegu? Bez przesady, ile ja hałasu mogę robić, spacerując po korytarzu. Proszę wrócić do swojej sali. Ona jest nie do wytrzymania. Dobrze, ale tylko jeżeli pani pójdzie ze mną. No łamacz pigu. Chociaż wiesz co, tej piguły to raczej nie złamiesz, jest zbyt twarda i gośka. Nagle poczułem się słabo, jak mu błyszczą, jak mu świecą oczy. Mam wrażenie, że Felicja nie wie, jak zareagować na tę prośbę. Nagle podskoczyliśmy na dźwięk męskiego głosu. Ona gębę otworzyła. Ktoś nas zaskoczył. Doktorek. Ach tak? Widzieliśmy się 5 minut temu i byłeś w pełni sił. A co on czuje mięto do czarnej mamby? Nie wiesz, co czynisz człowieku. Dostaniesz jeszcze większych zmarszczek, jak z nią zostaniesz, jak przy niej zostaniesz. Pamiętam nawet, że powiedziałem, że jutro rano będziesz mógł opuścić szpital. Nawet go nie opatrzyliście. Co to jest za miejsce? Lekarz poszedł sobie uśmiechając się. On jest pokiereszowany. Słyszeliście? Świetnie, co nie?
Tak, to jest bardzo dobra wiadomość. Czy wy macie jakiś problem ze wzrokiem? Jest poharatany! Nikt go nie opatrzył! Dosłownie tak samo wyglądał zaraz po tym, gdy dostał w tapetę. Nic się nie zmieniło. Nic. Po co ta wizyta w szpitalu? Tak, to dobra wiadomość. No, super wiadomość. Jednak czuję się lepiej. Dziękuję pani. Pokręciłam głową. Co za idiota. Chyba będę już wracać do domu. No, nie będę ci galopować po korytarzach. Goodbye. Już nas opuszczasz? Jakiś smutny. Szkoda. Nie pogardziłbym, gdybym miał u boku uroczą pielęgniarkę. Mowa o mnie? No bo jeżeli miałbym wybierać między Felicją a tobą, dobrze wiem, kogo bym wybrał. Zaczęłam się czerwienić, dlaczego zawsze muszę tak reagować, gdy jakiś chłopak prawi mi komplement. Pewnie wybrałby czarną mambę, a ty się podniecasz. A tak poza tym, czyli Sander ma ci wyrównać cienie pod oczami? Chcesz się nosić jak panda? Nie zarywaj mnie. Fajnie by było, gdybyśmy się niedługo zobaczyli. Tak, no oczywiście, nie ma sprawy, polecam się na przyszłość. Co byście powiedzieli, gdybyśmy skoczyli jutro na kawę, gdy już mnie stąd wypuścią? Czemu nie? Kentin nie jest pod wrażeniem. Armin i Aleksy nie wiedzą, że miałem kilka problemów i chętnie bym się z nimi zobaczył. No, ucieszą się, jak cię zobaczą. Merka, ucieszyłbym się, gdybyś też przyszła. Zastanawiałam się przez chwilę i natknęłam się na spojrzenie Kentina. Ja też chciałam powiedzieć kilka rzeczy Arminowi i Aleksemu. Wyraz jego spojrzenia dał mi do zrozumienia, że chciałby, żebym też tam była. O! Mogę go podtrzymać za rękę. On nie chciał przeprosić chłopaków. No dobrze, czemu nie? Zabierz Lisandra, będzie zabawniej. No, come on, ładuj się. Okej, do jutra. No, nawet szybko poszło. Ach, i Merka? Tak, aż się boję, co mi powie. Mam małą radę. Jeżeli spotkasz po drodze ogromnego kolesia z łysą głową i jego wytatuowanego kolegę w skórzanej kurtce... Okej, o co chodzi? No, jeżeli ich spotkam, to co? To nie mów im, że wyglądają jak marne kopie złych bohaterów w serialu klasy B. To kolesie, którzy cię tak urządzili? Ty im to powiedziałeś i oni tak cię... What? To nawet nie jest tak naprawdę obraza. Znaczy, to nie było aż tak straszne, żeby aż tak zarobić. Z doświadczenia wiem, że nie są fanami kina. Wbrew sobie zaczęłam się śmiać. Ta gra, naprawdę ta gra. Ewan ma wiele wad, ale mimo wszystko jest zabawny na swój sposób. I mogę się założyć, że gdybym miała łączoną animację, to jeden wlazłby w drugiego. Więc dobrze, że ją wyłączyłam, bo coś nie działa. Czas wracać do domu. Jej! Wracamy do Don Padre i Don Madre. No come on, ładuj się! Jeszcze muszę wrócić na przystanek, bo nie tepną mnie, bo i po co? Muszę sama się tepać. Muszę sama się fatygować. W końcu trochę świeżego powietrza. Mam nadzieję, że nie będę miała już więcej żadnych powodów, żeby wracać do szpitala. Tak, a nie planowana ciąża. Wsiadłam do autobusu. Po drodze rozmyślałam o tym, co powiedział mi Kentin. Jego przeprosiny wydawały się być szczere. I najwyraźniej bardzo mu zależało, żeby wytłumaczyć mi powody, dla których tak się zmienił. Nie podejrzewałam, że musiał zmierzyć się z tym wszystkim. Zarówno Kentin, jak i Ewan. W każdym razie opowieść Kentina naprawdę złamała mi serce. I zdobyłam jeszcze więcej informacji na temat ich przyjaźni. Wygląda na to, że oboje wiele wycierpieli. Myślałam o naszej rozmowie przez resztę wieczoru. Czy jestem gotowa wybaczyć Kentinowi i Ewanowi? Ja bym wybaczyła. Jest chyba tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać. Co mamy zrobić? Dołącz do chłopaków w kafejce. To już? What? Nawet nie zobaczy się z Lisandrem czy coś, tylko tak od razu? No dobra. No to lecimy do kafejki, bo już pewnie na nas czekają. Gdy przyszłam, zobaczyłam Aleksego i Armina. Najwyraźniej nie wyglądali na zadowolonych, że tu byli. Przejdzie im. Cześć, Merka, też tu jesteś? Rozmawialiśmy przed chwilą przez telefon z Kentinem. Podobno Ewan wdał się w bójkę i wychodzi właśnie ze szpitala. Tak, wiem. Niestety. Zanim zdążyłam coś powiedzieć, Armin zaczął marudzić. Oj, Armin. Ja już wystarczająco oberwałem, gdy spędzałem swoje weekendy na ogarnianiu problemów nadętego ego Kentina i Ewana.
aż tak często się z nimi nie widziałeś. A wy nie? Ale wiesz, no, każdemu trzeba dać szansę. Tak, ja też, ale podobno przynajmniej z Evanem wszystko w porządku. Co powiedział wam Kentin, gdy do was zadzwonił? Powiedział, że Evan chciał z nami porozmawiać. To wszystko. To niewiele. Myślałam, że ich naprowadzi, że chce przeprosić, dlatego są tacy wpienieni, bo nawet nie wiedzą, czego się spodziewać. Wow, to brzmi strasznie ekscytująco. Oj, Armin. Zły humor Armina prawie mnie rozluźnił. No dobrze, gdzie oni się podziewają? A bo ja wiem, się mnie nie pytaj, co tu ja ich matka? Nie będę na nich czekać przez całe popołudnie. Chyba idą. Hej, cześć wszystkim. Wow. Wow, 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 ten lekarz to jakiś cudotwórca. Jeden dzień i nie ma śladu po siniaku? A jego rozwalona warga? What the hell? I miał takie szramy. Dobra, to wszystko jest jakieś dziwne. Cześć. Czuję się, jakbym miała déjà vu, gdy jestem tutaj w ich towarzystwie. No, zatoczyliśmy niezłe koło. Dziękuję, że przyszliście. No, usiadliśmy. Jak widzicie, żyję! Nie ma nic więcej do oglądania. No jest na co popatrzeć. To znaczy, że możemy już wracać? Super! Oj, Armin. Jego sarkazm. Armin zaczął się podnosić z krzesła, ale Kentin spokojnie zatrzymał go, kładąc mu rękę na ramieniu. Poirytowany Armin opadł na krzesło. Ech, chciałem tylko rozluźnić atmosferę. No i domyślam się, że zebrałeś nas tutaj, aby wyjaśnić nam swoją nocną eskapadę. Mocną eskapadę chciałam przeczytać. Coś jest ze mną nie tak. Słychać, że dawno nie nagrywałam. Oj, słychać, słychać. Come on, Gro, nie zacinaj się teraz. Ja... Ty... No co ty? Mam rację? Oj, Armin jest strasznie wściekły. Armin, daj mu dojść do słowa. No, nawet Aleksa odpuścił. Pewnie ze względu na Kentina. Nie jestem dumny z tego, co wydarzyło się ostatniego wieczora. Pytanie, czy to jest szczere, czy tylko tak wiecie, na pokaz. Jestem świadomy tego, że za bardzo sprowokowałem tych kolesi. Aha, i to wszystko? Widziałem, że Kentin i Merka byli przestraszeni, dlatego chciałem was przeprosić. Przykro mi, że musieliście w tym uczestniczyć. No, okej. I przede wszystkim chciałem przeprosić Aleksego i Armina. Domyślam się, że nie tak wyobrażaliście sobie swojego starszego brata. O. Mam nadzieję, że Armin teraz odpuści. Nie za bardzo. Wow, brutalnie. Rozumiem. O, teraz mi się go przykro zrobiło. Wiecie, mam zamiar się zmienić. Przede wszystkim dla was. Po tych minach to raczej nie wierzą. Ech, przepraszam, że się wtrącam, ale ja też chciałam się z wami zobaczyć, żeby przeprosić was za moje zachowanie podczas ostatnich tygodni. Zajęło mi to trochę czasu, ale w końcu zdałem sobie sprawę, że zachowywałem się wobec was jak skończony idiota. Co? Jak to co? O czym ty mówisz? Nie mów mi, że znowu chodzi o ten wypad do Mundens. Evan, proszę cię, nie zepsuj tego. Tak, między innymi. Jeszcze oni się pokłócą między sobą, Kentin z Evanem, to już w ogóle będzie jazda. Evan, ciebie też chciałem przeprosić. Ta? Za co? Wpadłem na ciebie w momencie, gdy miałem poznać Aleksego... Gdy miałeś poznać Aleksego Jarmina. Zdaję sobie sprawę, że trochę się narzucałem i niekoniecznie dałem wam możliwość, żebyście sami mogli się lepiej poznać. O! Jak to miłe, że tu zauważył. Ale ty... Jakiś czerwony zrobił. Daj mi skończyć! No właśnie, jeszcze nie skończył. Myślę, że byłem trochę zazdrosny, że odnalazłeś swoich biologicznych braci. Zawsze brałem sobie ciebie za przykład. Tak, jakbyś był moim starszym bratem. No ale to nie musi się zmienić, nadal może być. Aleksy, Armin, przepraszam, że ukradłem wam te cenne chwile z Evanem, które tak głupio zepsułem. O, teraz Kentin bierze całą winę na siebie. Jest mi go jeszcze bardziej żal. I w końcu, Merka, to tobie jestem winien największe przeprosiny. Serio? Zachowałem się jak prawdziwa przyjaciółka. Zachowałem się jak prawdziwa przyjaciółka. Mój mózg. Zachowałaś się jak prawdziwa przyjaciółka, gdy próbowałaś mi pomóc, a ja nie przestawałem cię odtrącać. No to fakt. To było niesprawiedliwe. O, Kentin, jesteś kochany. No dobra, skończyłeś już? Zamknij się, dopiero zaczął.
serio, Kentin, nie uważasz, że przesadzasz? Wow, on jest naprawdę mędowaty. Myślę, że wszyscy dobrze wiedzą, że po prostu chciałeś się trochę zabawić. Mhm. Mówiłem ci to już milion razy. Bądź mężczyzną i nie uzależnij swoich decyzji od innych. I znowu się zaczyna. Tym razem dla mnie to za wiele. Merka przywal mu. Ewan, zamknij się. Tylko tyle masz do powiedzenia. Naprawdę niczego nie słuchałeś? No, naprawdę niczego nie słuchałeś? Jesteś przykładem dla Kentina. Dzięki. Jeszcze mu się oczy błyszczą. Dlatego powinieneś był się zachować tak, żeby sprostać jego oczekiwaniom. Tak jak teraz chcesz być dobrym przykładem dla swoich braci, jak dorosły. Mogę wiedzieć, na czym konkretnie polega problem? O co mnie oskarżacie? To, że Kentin jest od ciebie młodszy, a zachowuje się poważnie jak ty. Ewan, zachowywałem się tak przede wszystkim, żebyś był pod wrażeniem. Chciałam być silnym i twardym Kentinem, którego pomogłeś stworzyć. Ewan, na pewno chciałeś dobrze, ale tak naprawdę wywołałeś bardzo zły wpływ na Kentina. Wow, wspólny front. Nie spodobał mu się to. To właśnie próbuję ci wytłumaczyć, przyznając się jednocześnie do własnych błędów. Jak to dobrze, że Aleksy go rozumie. Nie mówiąc o tym, że zaprowadziłeś nas do beznadziejnego klubu. Wszystko po to, żebyś mógł zgrywać twardziela. Dalej o tym klubie. Tylko, że to bawiło tylko ciebie. No, gdybyś wyciągnął konsolę, to Armin byłby bardziej zadowolony. Zatkało kakao? Armin, Aleksy, nie tego chciałem. Jednak zależy mu na opinii braci. Tak, szkoda. Ale Armin jest względny. Przeważnie był takim luzakiem, pierwszy wyciągał rękę, a to takie... Tak, szkoda. O, Aleksy ma łzy w oczach. Zrobiło mi się przykro Ewana, ale to, co mu zarzucają, jest uzasadnione. Dokładnie. Nie odpuścimy mu. Przykro mi, że sprawiłem tyle problemów. Myślałem, że jesteście wkurzeni tylko ze względu na bójkę i pobyt w szpitalu. Nie? Już wiesz. Mogłam się domyśleć, że do tego dojdzie. Co on ma na myśli? Gdy nasi rodzice zginęli w wypadku, byłem za mały, żeby się wami opiekować, ale i za młody, żeby iść do szkoły wojskowej. Przez to zacząłem się zachowywać w dosyć specyficzny sposób. To mało powiedziane! Wiem, że mam skłonność do szukania problemów, ale to właśnie w ten sposób się ukształtowałem. Długo tłumiłem w sobie emocje i domyślam się, że w pewnym momencie muszę dać upust złości. Zaczął intensywnie wpatrywać się w braci. Opowiem wam o tym, o wszystkim, co przeżyłem i mam nadzieję, że wy też powiecie mi o was coś więcej. Potem jego wzrok spoczął na Kentinie. Ciekawe, co mu powie. Kentin, przykro mi, że cię w to wszystko wciągnąłem. Może i potrzebowałeś mnie w akademii, ale tutaj nie jesteś już sam. Wiesz, jesteś świetnym chłopakiem. Nie powinieneś pozwalać, aby ktoś na ciebie wpływał. Serio? Serio, Ewan, teraz to zauważyłeś i odgrywasz dorosłego. Postaram się być w przyszłości lepszym bratem, lepszym przyjacielem i lepszym wzorem. No ale w sumie lepiej późno niż wcale, co nie? W końcu to do niego dotarło. W końcu! Dlatego muszę nabrać trochę dystansu i zastanowić się, kim chcę zostać. Kim chcesz zostać? Chcesz powiedzieć, że... Tak, wyjadę na jakiś czas. Dopiero co cię poznali! Jak możesz? Niedawno otrzymałem telefon z akademii. Chcą dać mi awans i przyznać mi posadę instruktora. Ale co, w tej szkole wojskowej? Wow, to świetna szansa. O nie, złamiesz serce Kentinowi. Zgodziłeś się? Będziesz uczyć młodzież? Wow, gratulacje. Dobra, pogratuluję mu. Dziękuję. Zaraz. Czy mi i Kentinowi wrócił Love Match 100%? Jakoś tak mi mignęło. Jeżeli dzięki mnie te dzieciaki mogłyby uniknąć popełnienia tych samych błędów, może to wszystko nie poszłoby na marne. No, zachowywałeś się trochę dziwnie. Po szczeniacku. Muszę się postarać, aby nie zawieść was kolejny raz. Ewan, będziemy tu, gdy wrócisz. Ewan spojrzał na braci, w szczególności przyglądając się Arminowi, który dalej się dąsał. No Armin! Come on! Z kolei Kentin wyglądał na zagubionego. Naprawiliśmy nasz love metr! To znaczy, że nie wiesz, kiedy wrócisz?
O, zaczyna się. Nie. Dopiero co... A, dopiero co bliźniacy cię poznali. Ale wiesz, Kentin, mógłbyś mi towarzyszyć. Co? No jeszcze ta, zabierz Kentina, to już w ogóle Aleksy się załamie, skoczy z mostu. Zawsze będziesz miał tam swoje miejsca. Ta, no nie wiem, on nie ma zbyt dobrych wspomnień z tamtego miejsca. Poza tym, wkrótce skończysz szkołę, mógłbyś przemyśleć te opcje. Wiem. Kentin, chcesz wrócić do woja? Ta szkoła była dla mnie bardzo ważna, pozwoliła mi dorosnąć. Aleksy zaczął się wiercić na krześle. Wiedziałam! Biedny Aleksy! Jak możesz, Kentin? Czyżby Kentin naprawdę chciał wyjechać razem z Evanem? Ale wydaje mi się, że nie potrzebuje już tego w swoim życiu. Jednak nie szkoła wojskowa, znaczy ogólnie wojsko. Mam przyjaciół i osoby, na których mi zależy, ale muszę już niczego... Co? Nie muszę już niczego nikomu udowadniać. A, zobaczyłam, jak Aleksy znowu zaczął normalnie oddychać. Hiperwentylacja Aleksego. Please, please, Boże, nie pozwól mu wyjechać. Moje serce roztrzaska się na milion kawałków. Przyznaję, że ja też się cieszę, że Kentin woli zostać. Byłoby mi smutno, gdyby znowu nas opuścił. Wszystko chyba wróciło do porządku. W końcu! Ale wieść o wyjeździe Evana powiała chłodem. Aleksy wyglądał na wstrząśniętego. Evan zaproponował braciom, aby stanęli na uboczu. Nie mógł się oprzeć, aby nie obserwować tej sceny, to silniejsze ode mnie. Nie ma sensu próbować dowiadywać się czegoś więcej, to oczywiste, że ta chwila musi należeć tylko do nich. Nie będę próbować dowiadywać się czegoś więcej, to dotyczy tylko ich. To wszystko brzmi tak podobnie. No, znaczy poza tą pierwszą opcją, tylko od BC. Nie wiem, chyba nie będę wściubiać nosa, jak on chce z nimi porozmawiać sam na sam. Już co miał wyjaśnić nam w grupie, to już wyjaśnił. Dobra, zostawię ich w spokoju, chociaż trochę mnie kusi. To był dobry wybór! Dzięki temu ma się ilustracje! Ale chłopaki dziwnie tutaj wyszli. Szczególnie Aleksy, jakoś tak niepodobny do siebie. Armin zresztą też, nie? O, ale to słodkie, pogodzili się, chociaż Armin jest cały czas nadusany. Armin, odpuść, nie bądź taki. Gdy przeszedł nam już szok z powodu wyjazdu Evana, dalej sobie żartowaliśmy. Dzięki temu spotkaniu bliźniacy po raz pierwszy mogli naprawdę szczerze porozmawiać z Evanem. Armin nawet zaproponował Evanowi, żeby przetestował grę na jego podręcznej konsoli. To niemożliwe, cały czas przegrywam. Jaki szatan. Kiedy się marszcie, to wygląda jak jakiś demon. Ta gra jest słaba, tak? Bo przegrywasz. Tylko dlatego jest słaba. Jesteś cienki w uszach, nie umiesz grać. Ja zresztą też nie. I się nie chwala. Nie, Evan, to ty jesteś słaby. Myślimy podobnie. O, Armin się wyluzował. W końcu. Przyznaję, nawet ja sobie radzę w tej grze. Jesteś naprawdę beznadziejny. Uśmiechnęłam się do Kentina. Ciężar normalnie. Kamień spadł mu z serca, odkąd Kentin stwierdził, że zostaje. Miło się na nich patrzy. Tak, mają szczęście, że się odnaleźli. Gdy dzień zbliżał się ku końcowi, zdałam sobie sprawę, że ten rok był naprawdę pełen emocji. I emoji. Nie pogardziłabym chwilą odpoczynku. Zawsze, kiedy widzę słowo emocji, to pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to jest emoji, żeby przeczytać emoji. Chciałabyś się przejść? Tylko we dwoje? Kentin, ja mam chłopaka, nie wiesz, żebym cię nie lubiła, ale okej, okay. Będzie niezręcznie. Nie przewidziałam tego. Kentin, mam nadzieję, że będziesz trzymał ręce przy sobie, chociaż w sumie... Czy musi trzymać ręce przy sobie? Będzie zabawnie, jak nie będzie trzymał rąk przy sobie. Mamy iść za Kentinem. A gdzie on idzie? Do mnie, do domu? Poznać mojego ojca? Poprosić o moją rękę! Kentin zaprowadził mnie do parku, gdzie słońce zaczynało chować się za drzewami. Przez kilka chwil oboje milczeliśmy. Czuję się niezręcznie, nie mam pojęcia, co chce mi powiedzieć. Robię się przez to nerwowa. O czym myśli? Może waha się, czy nie przyjąć propozycji Evana? Próbowałam się uspokoić, ale serce waliło mi jak szalone. Coś mi mówi, że to spotkanie pociągnie za sobą konsekwencje. Jego delikatny i szczery głos przywołał mnie na ziemię. Wiesz, zawsze... Szalałem na twoim punkcie!
no! Przechodzimy na takie tematy. Od pierwszego dnia, gdy cię poznałem, wiedziałem, że jest w tobie coś niezwykłego. Jezu, jakie to jest słodkie. Poczułam, jak zaczęło mnie ściskać w żołądku. Gdy się dowiedziałem, że chodzisz z nim. O-o. Muszę przyznać, że to złamało mi serce. Jezu, Kenti, nie! Znowu płaczę i rozmazał swoją maskarę. Rozmazał tuś. Stałam jak wmurowana. Nie płacz, no. Wiecie, człowiek. To wyznanie jest tak bulwersujące, że poczułam, jak zaczęły mi się trząść nogi. Bulwersujące? Ale chyba mu nie przywalisz, co? Grono, nie zacinaj się, goddammit. Ma nogi jak z galarety. O, nie mogę patrzeć na jego łzy. W końcu postanowiłem wziąć to na siebie, aby móc zachować cię przynajmniej jako przyjaciółkę. O. O, biedny. Ale oczywiście, jak zwykle, musiałem wszystko zepsuć. Tak do końca to nie zepsułeś, no wybaczam ci. Byłem żałosny. Mam nadzieję, że będziesz w stanie mi wybaczyć. No na pewno. Bo naprawdę nie chcę cię stracić. Oh my god. Naprawdę łamie mi serca. Niczego nie zepsułeś. Zbliżyłam swoją twarz do jego twarzy. Ale w jakim celu? Pocałunku? Byłam pewna, że to już koniec. Niczego nie zepsułeś? Nie wiem, co mam mu powiedzieć. Zajęło mi to trochę czasu, ale w końcu zrozumiałam, co się z tobą działo. Nie byłeś sobą. Odgrywałeś rolę, której musiałeś się nauczyć, żeby inni zaczęli cię szanować. To smutne, że musiało do tego dojść. No i ta scena z Amber. Wiedz, że przede mną nie musisz odgrywać żadnej roli. Możesz być sobą. No, możesz być ciasteczkowym potworem. Bo właśnie takiego cię wola. Oh my god! Kentin już na dobre się rozpłakał. I jak mnie trzyma za rękę! Boże, moje serce. Normalnie czuję się jak ostatnia świnka ryjówka. Ja naprawdę nie chciałam złamać mu serca. On zawsze będzie moim ciasteczkowym potworkiem. I nikt nam tego nie odbierze, Kenti. Ciekawe, czy zobaczy nas Lysander. Ale byłyby jaja. A, na pewno źle by to zinterpretował. Naprawdę, no po tej ilustracji to mam ochotę przejść ścieżkę Kentina. To było takie wzruszające. No i mam wyrzuty sumienia, że on mnie kochał, a ja jego olałam. Najpierw dla Castiela, potem dla Lysandra. Kentin otarł kilka łez i chwycił w dłonie moją twarz. Chyba mnie nie pocałujesz, co? Przez chwilę bałam się, że posunie się za daleko. Ale on tyle na mnie czekał. I to jest ta gra, co ona robi ze mną. Ale jedynie oparł swoje czoło o moje. Romantycznie. Dziękuję. Staliśmy tak przez kilka sekund. Musiałam przyznać sama przed sobą, że mi go brakowało. Wow, Merkał, wow. Gdyby tu Lysander był na moim miejscu i robił tu z jakąś dziewczyną, to byłby siwy dym. No i koniec odcinka, kiedy dotknęliśmy się czołami w takim momencie. No i zakończyliśmy 38 odcinek. Jej, czeka nas 39. Raczej logiczne, po cyfrze 38 jest 39. Wyniki egzaminów. Czy to jest Melania? Melania przejdzie metamorfozę. Podczas ogłaszania wyników dowiesz się, czy dokonałaś dobrych wyborów. Zbliża się koniec szkoły i szykuje się wielkie wydarzenie. Ale jakie? Sam na sam z Lysandrem w jego sypialni. Okej, już się zamykał. Okej, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Na pewno wyszedł bardzo długi, ale chciałam już zakończyć do końca. Chciałam zakończyć do końca. Bardzo logiczne. Słychać, że jeszcze nie jestem w pełni zdrowa. Na umyśle. No mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i naprawdę, na serio, tak za wami tęskniłam. I cieszę się, że mogę wrócić do nagrywania. Przynajmniej trzymam kciuki, że będę w stanie obrobić ten odcinek i jakoś to już pójdzie. No to co, trzymajcie się do następnego razu. Na pewno teraz już odcinki będą pojawiać się częściej. Nie będziecie musieli czekać ponad dwóch tygodni na kolejne. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się cieplutko i do następnego razu. Pa, pa!